Katarzyna Cichopek rozpoczęła nową pracę. Dziewczyna, a być może nawet narzeczona Macieja Kurzajewskiego, udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia wykonane w nietypowym miejscu. To właśnie tam zrealizowała swój najnowszy projekt zawodowy. Wyznała, że w ten sposób spełnia marzenia Helenki. Katarzyna Cichopek na brak pracy narzekać nie może. Na co dzień celebrytka doskonale sprawdza się w roli prezenterki, pytania na śniadanie. Oprócz tego nieprzerwanie od wielu lat występuje w serialu M. Jak Miłość i realizuje rozmaite kampanie reklamowe w mediach społecznościowych. Znacznie większą uwagę niż jej dokonania zawodowe, przyciągają jednak sprawy osobiste. Romans Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, a Paulina Smaszcz robi co w jej mocy, aby atmosfera przypadkiem nie uległa ostudzeniu. Była żona Macieja Kurzajewskiego nieustannie daje do zrozumienia zakochanym, że nie popiera ich działań i żali się na to, jak nowy związek prezentera odbija się na ich synach. Tymczasem Katarzyna Cichopek zakasała rękawy i zabrała się do pracy. Celebrytka zaangażowała się w nowy projekt zawodowy, który ma związek ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Z opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęć dowiadujemy się, że aktorka miała okazję spróbować swoich sił w nieco innej pracy niż ta, którą wykonuje na co dzień. Celebrytka zrealizowała dubbing do bajki dla dzieci, która za kilka dni trafi do kin. Kochani, zapraszam Was do kin na piękną bajkę, kierunek księżyc już od 2 grudnia. Mam wielką przyjemność wcielić się w nocną wróżkę, fantastyczną postać, której użyczyłam swój głos i tym samym spełniłam marzenie mojej córci. Helenka od zawsze chciała, żebym dubbingowała, wyjaśniła w opisie Katarzyna Cichopek.